Witajcie wszyscy. Gdy wczoraj wracałem do Lublina z Gdańska, w którym przez ostatnie 3 dni pracowałem ze startupami z całej Polski, z 10 najlepszych startupów, zastanawiałem się, od czego rozpocząć dzisiejszą swoją prelekcję. I nasunął mi się taki cytat z amerykańskiego sędzi Sądu Najwyższego. Nie wiem, jaka jest definicja pornografii, ale potrafię ją wskazać. Ja nie wiem, jaka jest definicja sukcesu, ale potrafię go dzisiaj pokazać. I to, co chcę wam pokazać, to jest miasto Lublin. Miasto, które tworzymy my, mieszkańcy Lublina. Ty, ja, my wszyscy, wy wszyscy, którzy dzisiaj jesteście uczestnikami TEDxa. Ja, 35-latek, ojciec trójki dzieci, przede wszystkim mąż, pozdrawiam swoją żonę, bo dzisiaj ma urodziny, skarbie tylko po tej sesji i od razu wracam do domu, ale również prezes prężnie działającej dzisiaj organizacji, która animuje współpracę nauki i biznesu oraz animuje lubelski ekosystem startupów. To jest Lublin 2014, ale nie zawsze tak było. Ja wiem, że wpadamy w pewne paradygmaty, w pewne tezy. Nauczyliśmy się wiecznie narzekać, mówić o Lublinie, że jest to Polska B, Polska D, Polska Z. Nie. Nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów. Jesteśmy w czołówce miast w Polsce. Zaraz wam to wszystkim uświadomię. Tak mniej więcej wyglądał Lublin 2004. To był bardzo ważny rok dla mnie, a mianowicie wtedy też skończyłem studia wyższe. Wtedy rozpocząłem swoją pierwszą pracę. Wtedy w sierpniu wziąłem ślub, ale również wtedy straciłem pracę w grudniu, gdy okazało się, że firma, która mnie zatrudniła, postanowiła przenieść swój oddział do innego miasta, mianowicie do Krakowa. I wtedy spojrzałem na Lublin oczami dość krytycznymi. Pamiętam, jak z 56 osób, które razem ze mną kończyły studia, może 10 została w Lublinie, reszta, tak jak na tym zdjęciu, kupiła bilet do Londynu i niestety przez dłuższy okres dorabiała się na zmywaku w Anglii. I takich sukcesów pewnie wy, przepraszam, takich historii pewnie wyznacie również dziesiątki i możecie również opowiadać. Lublin to także, no niestety, symbol, który jest dla mnie takim symbolem tamtego Lublina, to jest hala Ursusa Odlewni. W 99 roku, gdy upadała, pracowało tam w szczytowym okresie prawie 10 tysięcy ludzi, którzy z dnia na dzień dowiedzieli się, że muszą iść na bruk. Lublin to zawsze, jak się wjeżdża do Lublina na ulicy Racławickiej, mieliśmy do tej pory teatr w budowie. Od 1974 roku w budowie. 40 lat minęło, słuchajcie. I dalej ten teatr szpecił główną ulicę miasta, że jak ludzie przyjeżdżali, to widzieli, że nie, to chyba trzeba stąd uciekać. Pamiętam wtedy taką sytuację, że dostałem do ręki jakiś dziennik. Chyba to była Rzeczpospolita i czytałem analizę dotyczącą tego, kim chcą być studenci po zakończonych studiach we wszystkich miastach wojewódzkich. I w mieście Lublinie około 70% absolwentów chciało zostać urzędnikami.
Tak, urzędnikami. Ja to rozumiem. Praca stabilna od godziny 7.30 do 15.30. O godzinie 15.00 już umyty kubek, zamknięty Tetris na komputerze, tak? Czy tam pasjans. O godzinie 15.30 wsiadamy do samochodu, a pod urzędem jak morówek. Życie wtedy tętni, tak? I wtedy zdałem sobie sprawę, że ktoś mądry mi powiedział, piątkowi uczniowie pracują dla trójkowych, a czwórkowi są urzędnikami. I ja chciałem być, całe życie byłem tym trójkowym uczniem i chciałem spełnić się zawodowo i chciałem dalej się rozbijać. I postanowiłem, że zrobię psikus losowi, nie będę wyjeżdżał z Lublina, tylko tutaj zrealizuję swoje success story. Nie było lekko, ale przez te 10 lat nasze miasto odrobiło lekcje, a mianowicie to, co przede wszystkim nam doskwierało, to brak infrastruktury, która przyciągnęłaby biznes. Od jakiegoś czasu mamy lotnisko. Ja wiem, że część osób narzeka na to, że lotnisko jest małe, że jest mały ruch, ale słuchajcie, nie od razu Rzym zbudowali. Cieszmy się, bo to jest jedyne lotnisko w całej Polsce, które powstało z niczego. Pozostałe lotniska, które są w Polsce, powstawały na bazie lotnisk już istniejących. Dodatkowo coś, co wczoraj odczułem, że nie wiedziałem, w którym jestem miejscu. Jak wracałem do Lublina, to wjechałem na jakąś obwodnicę i pojechałem w końcu, wyjechałem gdzieś na Felinie, bo nie poznałem tego Lublina. Tak? Od niedawna mamy S17, świetną trasę. W perspektywie do 2018 roku będziemy mieli taką trasę aż do Warszawy i powinniśmy się tego cieszyć. Strefa ekonomiczna. Dzisiaj strefa ekonomiczna to jest praktycznie 10 tysięcy miejsc pracy. Miejsc pracy nie tylko w wysokich technologiach, ale również miejsc pracy dla zwykłych pracowników, którzy są po szkołach zawodowych. Tak? Więc mamy czym się pochwalić. Mamy otoczenie, które powinniśmy wykorzystać. Mamy coraz więcej inwestorów, którzy przyjeżdżają do Lublina. W końcu mamy coś, czego nie mają inne miasta. A mianowicie mamy olbrzymi potencjał kapitału społecznego. Nie wiem, czy pamiętacie naszą aplikację do Europejskiej Stolicy Kultury. W 2011 roku, czerwiec 21 było bodajże czerwca, wszyscy mówili o tym, że aplikujemy, że chcemy wygrać, mieliśmy takie ambicje. No niestety nie udało się, ale na podstawie tej współpracy wszystkich środowisk, środowiska samorządowców, środowiska organizacji pozarządowych, jak również ludzi kultury, powstał pewien ferment, który do dnia dzisiejszego napędza to miasto. Drugim takim ewenementem dla mnie osobiście jest Falcon. Słuchajcie, 15 lat ci ludzie się spotykają i to, co dzisiaj zrobił Krzysiek Księski, który jest szefem Falconu, to po prostu przerasta ludzkie wyobrażenie. Ponad 600 osób przyjeżdża z całej Polski, żeby uczestniczyć w tej zabawie. To jest coś fantastycznego. Tego nie ma nigdzie w Polsce. Następnie, miasto studentów. Lublin ma to do siebie, że praktycznie co czwarty mieszkaniec to jest student. A od niedawna liczba studentów za granicy w Lublinie to jest około 3,5 tysiąca, co stanowi, że miasto jest bardzo wielokulturowe. Na samym UMCS-ie jest około 900 studentów z Ukrainy, z tego 600 na samej ekonomii. Widzicie ich w klubach, widzicie ich w restauracjach, widzicie ich na ulicach. To stanowi, że to miasto jest naprawdę fantastyczne. No i to, co nam najbardziej doskwiera, a mianowicie
to, nad czym powinniśmy się teraz skupić, to jest właśnie networking, szeroko rozumiane, budowanie stałych relacji. Na zdjęciu widzicie mnie z trzema rektorami lubelskich wyższych uczelni i z prezesem PGE przy podpisaniu umowy o współpracę. Powiem wam szczerze, to był ciężki kawałek chleba. Przez 3 miesiące pracowaliśmy nad umową, w ramach której musiałem uświadomić wszystkim stronom, jak ważna jest współpraca, jak ważne jest budowanie relacji. Dzisiaj bez tych relacji nie będziemy mogli się dalej rozwijać. Ta umowa już dzisiaj jest wskrzeszana w życie. Jest pisany projekt do Horyzontu 2020, jest opisane pozostałe projekty, dzięki którym zaraz wy wszyscy odczujecie to na studiach czy w lubelskiej gospodarce. Coś, co jest też fenomenem. Spotykając się z przedstawicielami korporacji w całej Polsce, oni mówią mi, słuchaj, jak w Lublinie zrobimy imprezę, to przychodzi 800 osób. Jak zrobimy taką samą imprezę, dajmy na to w Warszawie czy we Wrocławiu, przychodzi góra setka. I my tego nie potrafimy docenić, ale naprawdę firmy coraz bardziej widzą ten kapitał młodych ludzi, którym się chce, którzy są głodni sukcesu. I to jest dzisiaj nasz największy atut. My jesteśmy głodni. My jesteśmy głodni sukcesu. Miasto jest głodne sukcesu. I to jest naszym wyróżnikiem i musimy to systematycznie rozwijać. Jeszcze jedna inicjatywa, która powoduje, że Lublin jest wyjątkowym hubem, a mianowicie Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej. Jest to impreza organizowana przez miasto, już trzecia bodajże edycja. Naturalne jest dla nas, że powinniśmy być oknem na wschód dla Europy i chciałbym, żebyście też byli ambasadorami tej idei, ponieważ widzimy, co się dzieje na Ukrainie i jak wygląda dzisiejsza sytuacja geopolityczna. Musimy otworzyć się na przede wszystkim Ukraińców, na Gruzinów i na pozostałe kraje partnerstwa Europy Wschodniej, żeby przekazać im swoje dobre praktyki. Okej, to teraz success story. Ludzie, których chciałem wam pokazać. 4 osoby, które wywarły na mnie bardzo duże wrażenie. Są to osoby, które pozostały w Lublinie, robią coś fantastycznego. A mianowicie pierwszy z nich, Paweł Breszkę-Czyżewski. Paweł jest samoukiem. Powiedział, że to mogę powiedzieć. Nie ukończył studiów i się tego nie wstydzi. Paweł projektuje samochody. To jest Bugatti Gandalfo, które zaprojektował dla Bugatti. Obecnie Paweł, to też mogę powiedzieć, bo mi pozwolił. Obecnie Paweł realizuje concept car dla Bentleya na wyścig Le Mans 24. Obecnie Paweł również pracuje nad najnowszą obudową do drukarki 3D i największej firmy produkującej w Polsce. I to jest chłopak w Lublinie, który w swoim mieszkaniu rzeźbi tak fantastyczne rzeczy. Następny, Marek Okoń. Marek Okoń był pokazywany, może większość z twarzy kojarzy, podczas Kreatywni 2013 albo 2014. Marek jest grafikiem koncepcyjnym i Marek rysuje grafikę do większości opakowań, gier oraz plakatów, wszystkiego, co jest związane z grami dla takich producentów jak Legendary Pictures czy Naughty Dog. I on też jest samoukiem. On to robi w swoim mieszkaniu na LSM-ach, gdzie wstaje o 1 w nocy, zakłada swoje kuboty i zakłada szlafrok i dłubie do 6 rano, tak? Następni panowie, to jest, mogę z dumą powiedzieć, Vita Genum, Adam i Tomek są lokatorami naszego parku. Na co dzień spotykam
fantastyczni ludzie, którzy robią markery genetyczne. Jest to jedyna firma od Mediolanu do Moskwy, która jest w stanie sprawdzić, czy sportowiec jest w stanie się dalej rozwijać. Czy na przykład mamy tendencję do tycia, tak? Czy mamy dobry metabolizm kawy. To jest bardzo ważne przy ustalaniu potencjalnych diet. Tak właśnie pracują w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym. Dzisiaj są zaproszeni na rozmowy do Doliny Krzemowej z największymi firmami biotechnologicznymi. I ostatnia grupa. No, ci kolesie to w ogóle wymiataczy niesamowici, high-end, tak? Chłopaki zdobyli ostatnio jedną z głównych nagród. Bartek, Patryk, Adrian i Jarek wymyślili aplikację opartą na czymś, co się nazywa grywalizacja. Czyli robimy rzeczy, w normalnym życiu otrzymujemy zadania w oparciu o grę, która jest w naszym telefonie. Bardzo fajny pomysł. Chłopaki naprawdę chcą to odpalić w przyszłym, w kwietniu 2015 roku. Jak im się to uda, szapoba. Obecnie są na Kickstarterze. Kickstarter to jest taka platforma crowdfundingowa, na której zbierają pieniądze. Na razie mają tylko 3000 dolarów. Do tego, żeby to sfinalizować, potrzebują 30 tysięcy. No i startupy, nasz ekosystem. Słuchajcie, to jest tylko część, to są loga, tylko części eventów, które się obecnie odbywają w Lublinie. Bardzo dużo się rzeczy dzieje. Bardzo, bardzo dużo. Budujemy stałe relacje. Rozmawiamy ze sobą, ale musimy to przekuć w taki sukces, że musicie wy wszyscy być ambasadorami sukcesu miasta Lublin, bo bez tego niestety nikt tego za nas nie zrobi. Następny slajd, który chciałem wam pokazać, to jest liczba firm w województwie lubelskim zajmująca się IT. Gdzieś słyszałem ostatnio, że nie ma pracy w Lublinie. My podliczyliśmy liczbę wakatów na podstawie zgłoszeń do nas do parku firm, które szukają swoich pracowników. Jest to prawie 400 miejsc pracy, zarówno dla programistów, jak również dla konstruktorów, dla osób, które pracują w CAD-zie. 400 wakatów. A mówi się, że jest duże bezrobocie. Nie ma dużego bezrobocia. Dlatego chciałbym, żebyśmy my wszyscy, żebyśmy byli ambasadorami, żebyśmy lobbowali za tym, żeby o Lublinie jak najlepiej mówić. Żebyśmy mówili o Lublinie jako mieście sukcesu, żebyśmy przekonywali swoich kolegów, członków rodziny, żeby przyjeżdżali z powrotem do Lublina, żeby tutaj zostawali i tutaj podejmowali trud swojego życia niejako, ale żeby tutaj się dalej rozwijali. Tego sobie wam życzę i bądźcie ambasadorami. Wy, uczestnicy TEDxu Lublin. Dzięki wielkie.